Witam. Dzisiaj opowiem trochę o tych dobrych, jak i złych śmierciach w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy jak już zginą, to z pewnością z ostrą pompą. Przy rozmowie z moim kolegą na temat Naruto doszliśmy do wspólnego przemyślenia co do jednego z bohaterów Naruto i pomyślałem wtedy, że można zrobić z tego ciekawy materiał, stąd też pomysł na ten odcinek. Na wstępie, zanim przejdę do konkretnych przykładów, chciałbym zaznaczyć, że jest to subiektywna opinia i to, że mówię, że ktoś zginął, było dobrym zagraniem, jest tylko moim personalnym odczuciem. Dobra śmierć Jirai. Wjeżdżam od razu z buta, aby od razu wam zarysować, jak rozumiem zdanie dobra śmierć. Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że Jirai jest naprawdę pozytywną postacią, która ma znacznie więcej fanów niż hejterów. Nie inaczej było i w moim przypadku. Bardzo lubię Jiraiye, jest bardzo zabawny, dobry dla głównego bohatera anime i ogólnie rzecz biorąc jest człowiekiem o dobrym sercu, więc jakim cudem można powiedzieć, że jego śmierć była dobra? Otóż sęk w tym, że sam nigdy bym sobie nie życzył, aby ta postać zginęła, ale to jak dokonał żywota było po prostu epicko przedstawione. Pojedynek, w którym pokazał na co go stać, walcząc z byłym uczniem i do tego ginąc z uśmiechem na ustach. Nie będę kłamał, łezka wokół się pewnie zakręciła, gdy widziałem to pierwszy raz i chciałem natychmiast zobaczyć kolejny odcinek, aby się okazało, że to nie jest prawda. Następnie konsekwencjami tej śmierci był bardzo smutny Naruto, ale tak smutny, że dotychczas nie widzieliśmy go takiego. Możecie powiedzieć: Eliaszu, to co właśnie opisałeś to smutek i ból, więc tym bardziej jak można uznawać tą śmierć za dobrą? I to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Jiraiya zakończył żywot walcząc o to co kochał, poświęcając się dla dobra najbliższych i wywarło to na nich wpływ. Początkowo Naruto z tego powodu mocno posmutniał, ale zyskał też motywację do pójścia śladami swojego mistrza. Podsumowując, śmierć Jirai była bardzo dobrze przedstawiona, a przede wszystkim była znacząca i dla oglądających, i dla bohaterów w uniwersum Naruto. Zła śmierć Neji'ego. Akurat w tym przypadku zdania są podzielone, ale w mojej bańce informacyjnej akurat uważamy, że ta śmierć była zupełnie niepotrzebna i nic nieznacząca. Okej, w momencie kiedy to się dokonywało i cała rozmowa przed rzeczywistym zejściem Neji'ego z tego świata mogła być wzruszająca i ukłuć w serduszko, ale już 5 minut później było to nieważne. Pomijając już fakt, że Neji wybrał bycie żywą tarczą dla Naruto i Hinaty, jak jeszcze obronę Hinaty można zrozumieć tak Naruto? Jasne, że żywot Naruto miał dużo większe znaczenie dla świata niż Neji'ego, ale to główny bohater. Anime, które nazywa się Naruto, raczej ludzie nie spodziewają się, że ten może umrzeć. Ogólnie rozumiałem zamysł twórców, jak to miało wyglądać. Neji, któremu od zawsze mówiono, że ma być właśnie żywą tarczą dla takich osób jak Hinata, faktycznie zginął w ten sposób, mimo tego, że Naruto lata wcześniej mu powiedział, że to przecież on kieruje swoim losem. I tak jak przy Jirai mówiłem, że tamten poświęcił się dla dobra ogółu, tak Neji również to zrobił, ale nie było nawet kiedy pożałować jego śmierci, a jedyną konsekwencją tego aktu wydaje się imię syna Naruto i Hinaty, czyli oczywiście Boruto. Jeśli nie wiecie o czym mówię, to tylko napomknę, że Boruto i Neji mają to samo tłumaczenie, czyli śruba. Dobra śmierć Itachiego. Oglądając na bieżąco Naruto, nie rozmyślałem o nim tak bardzo. Nie zastanawiałem się, jakie mogły być pobudki różnych osób, po prostu konsumowałem to, co mi podawano. Dlatego obraz Itachiego do momentu jego śmierci i chwilę później powodował, że mało go lubiłem. Wydawał mi się aroganckim, złym gościem, patrzącym na wszystkich z góry. Właśnie jego śmierć zmieniła moje myślenie o 180 stopni. Prawdziwa historia Itachiego została nam pokazana tak naprawdę dopiero po tym, jak on zginął. Okazało się wtedy, że tak naprawdę był kochającym starszym bratem, postawionym w nieciekawej sytuacji, który poznał, czym jest strata, poświęcenie i mrok. Całkiem możliwe, że gdyby nie to, że Itachi zginął, to jak wygląda teraz w świadomości większości osób, byłoby zgoła inne. I choć walka dwóch braci była oczywiście wspaniała, po prostu jedna z lepszych, tak samo to, jak Itachi finalnie skonał, nie było najważniejsze. Dopiero gdy dowiedzieliśmy się, co niósł na swoich barkach, można było zauważyć wszystkie ruchy, które były bardzo przemyślane i dobrze rozpisane. Mówię tu chociażby o głupim geście puknięcia w czoło swojego młodszego brata zaraz przed tym, jak zginął. Dodatkowo ciekawą rzeczą jest to, że udało się twórcom wskrzesić Itachiego i nawet nie zepsuć całego tego obrazu, a myślę, że wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej go rozbudowali, a jego drugie pożegnanie z bratem było nawet bardziej zapierające dech w piersiach niż pierwsze.
Zła śmierć Hiruzena. Doskonale wiem, że takim filmikiem mogę zyskać wielu hejterów, bo przecież w jakiś sposób moja opinia może się różnić od waszej, ale bądźmy szczerzy, śmierć Hiruzena była średnia. Mówię tutaj o momencie, w którym rzeczywiście się wydarzyła, o momencie, w którym ktoś jest na bieżąco z anime i nie ma dostępu do innych informacji, tak jak ja to po prostu przeżyłem. W mojej opinii taki człowiek nie za bardzo przejął się śmiercią trzeciego Hokage, bo nadzwyczajniej w świecie ten do tej pory za dużo się nie pokazywał, nie zdążył podbić serc widzów, przynajmniej nie udało mu się z moim. Sytuacja wygląda zgoła inaczej, jeśli rewatchujemy Naruto. Wtedy może się okazać, że hej, Hiruzen walczył z takimi potężnymi jednostkami jak pierwszy i drugi Hokage, którzy są kocurami totalnymi nawet w tej osłabionej wersji Edo Tensei. Możemy dostrzec, że nie chciał zabijać swojego ucznia, nie chciał go powstrzymać kiedy mógł, dlatego znalazł się w tej sytuacji. I tak jak w przypadku Itachiego jego historia była dobrze przedstawiona dopiero po dokonaniu żywota, tak samo było i w przypadku trzeciego Hokage, ale czas jaki minął pomiędzy śmiercią Hiruzena a rzeczywistym przedstawieniem jego postaci był na tyle długi, aby zdążyć zapomnieć o tym jak zginął. I takie są moje odczucia. Dobra śmierć Kakashiego. Jeśli chodzi o tę postać, to można powiedzieć, że jest to taka półśmierć, ale myślę, że nie ma to tutaj aż takiego znaczenia. Z racji tego, że w momencie, w którym to się stało, nie wiedzieliśmy, że może się to odwrócić w jakikolwiek sposób. Tak jak w przypadku Jirai, w żaden sposób nie liczyłem ani nie chciałem śmierci Kakashiego, ale muszę przyznać, że twórcy przedstawili to wyśmienicie. Mało tego, śmierć Kakashiego i śmierć Jirai była na tyle blisko siebie, jeśli chodzi o odcinki, że byłem rzeczywiście w stanie w pełni uwierzyć, że to już koniec kolejnego Shibusa w tym anime. Chodzi o to, że to jak Kakashi zginął już samo w sobie było bardzo dobrze przedstawione. Walczył do ostatnich sił z Painem w bardzo nierównej walce, której nie miał szans wygrać, ale poświęcił się, aby ochronić swoich przyjaciół. Samo to już było naprawdę, naprawdę dobre, a do tego doszła jego rozmowa z ojcem, który czekał na niego w takim czyśćcu. Spokojna rozmowa dwóch dorosłych ludzi, która przyprawiała oglądającego, w tym przypadku mnie, w nastrój jednoczesnego smutku z powodu utraty jednego z ulubionych bohaterów i jednoczesnej radości, że mógł wszystko sobie wyjaśnić Sakumo. To, że Naruto użył talk no jutsu na Nagato, który postanowił wskrzesić wszystkich, których zabił w Konoszce, uznałem na tyle autentyczne i prawdziwe, że nie przeszkadzało mi to wskrzeszenie, które zwykle działa negatywnie, ale o tym zaraz. Zła śmierć Gary. Jeśli mówimy o Garze, to mamy bardzo zbliżoną sytuację do tej z Kakashim. Kazekage umarł na skutek wyciągnięcia z niego ogoniastej bestii. Do tego oczywiście też się poświęcił dla dobra wioski i walka z Deidarą była bardzo fajna, szczególnie po tym jak obejrzało się filery w pierwszym Naruto, które mocno przynudzały. To co przeszkadza w tej postaci jest to, że został wskrzeszony. Nie zrozumcie mnie źle, nie chciałem jego śmierci. Gara zyskał przy bliższym poznaniu i po tym jak później rozwijał się w Shippudenie, pomimo tego, że rzadko się pojawiał, ale to wskrzeszenie było po prostu słabe, bo zobaczcie. Dostaliśmy bardzo fajną walkę z Deidarą, w której Gara pokazał swój progres. Następnie poległ i zaczęto z niego wydobywać ogoniastą bestię, po czym tak jak nam mówiono, umarł. A zaraz wpada jakaś stara baba, którą poznaliśmy 18 odcinków wcześniej, tak, sprawdziłem to, i mówi: elo siema, bo ja kiedyś wynalazłam technikę, co se oddam życie za kogoś, a ten ktoś będzie żył, bo wiecie, ja to już stara jestem, w zasadzie to mało kto zdążył mnie polubić w tej bajce, to wam nie będzie mnie szkoda, a takiego Garę to już tak, to ten, weźcie się odsuńcie, to se zrobię czary mary i on ożyje, tak? Jak przerysowane to co właśnie powiedziałem by nie było, to ja tak to odebrałem. Do tego była to, jeśli się nie mylę, pierwsza taka akcja w Naruto, w której ktoś został przywrócony do życia tak po prostu, aż nie umrze ponownie. Różnego typu wskrzeszanie najczęściej jest bardzo kiepskie z tego powodu, że gdy wiemy, że jest taka opcja, to też możemy się domyślać, że ulubieni bohaterowie mogą zostać przywróceni do życia, a skoro tak, to ich śmierć traci na znaczeniu. To właśnie zepsuło mi całego Dragon Balla, tam po prostu nikt nie umiera. Dobra śmierć Kushiny i Minato. W przypadku rodziców Naruto sytuacja jest chyba najbardziej skomplikowana. To jak zginęli, gdy nam to w pełni pierwszy raz pokazano, spowodowało, że dosłownie wyłem jak bubr, pomimo że przecież wiedziałem, że to skończy się ich śmiercią, bo hej, już w pierwszym odcinku wiedzieliśmy, że oni nie żyją, a zanim zobaczyliśmy 249 odcinek Naruto Shippuden, minęło dobre 9 lat. I naprawdę wzruszające było to, gdy Minato i Kushina chcieli powiedzieć dopiero co nowo narodzonemu Naruto tak dużo, a kończył im się czas, wiedząc, że za kilka chwil skonają.
Do tego wszystkiego smutna muzyczka, beznadziejna sytuacja i mamy BOOM! Bardzo, ale to bardzo dobrą śmierć. Jest jednak jedno ale. Zastanawiałem się, czy umieścić ich w dobrej, czy też złej śmierci, albo czy ich rozdzielić osobno na Kushinę, osobno na Minato. Kushina nigdy nie została wskrzeszona, za to dziękujemy Kishimoto, bo to jedna z niewielu żeńskich postaci, która nie została zepsuta. Została ona w pewien sposób przywołana podczas próby oswojenia Kyubiego przez Naruto i to był kolejny, przynajmniej dla mnie, rozczulający moment i ciepło go wspominam. Zgoła inaczej jest jednak przy Minato. Jak jeszcze lubiłem go ze względu właśnie na to, że był opisywany jako potężny shinobi, o którym mało było tak naprawdę wiadomo, to wraz z Edo Tensei stracił w moich oczach. Wiem, że wielu z was go lubi, ale dla mnie okazał się taki pusty, nijaki. Do tego z jego niesamowitych umiejętności nic mnie jakoś nie urzekło, bo to wszystko już widzieliśmy. Pomimo pojedynczych momentów, wolałbym po prostu, gdyby nigdy nie został wskrzeszony. Mimo tego uznaję śmierć rodziców Naruto za świetnie przedstawioną. Zła śmierć Gaja. Możecie zapytać, co? Ominąłem coś? Jakiś spoiler z Boruto? Otóż nie. W tym jednym przypadku to właśnie to było złe, że on nie umarł. To właśnie o nim rozmawiałem z kolegą i doszliśmy do wniosku, że pomimo, że lubimy bardzo tą postać, to, że nie zginął, było po prostu słabe. Już od samego, samiusieńkiego początku Naruto było mówione, że ósma brama cię zabije. Jest mega potężna, ale musisz liczyć się, chłopie, z tym, że potem już się nie pozbierasz. Nastawiano nas na to od lat, ale co tam lata, przecież zanim Gai rzeczywiście użył ósmej bramy, zostaliśmy zalani informacją z każdej strony, że chłopie, weź nie świruj, jak tego użyjesz, to po tobie. Dostaliśmy krótkie wspomnienie, jak jego ojciec zginął w ten sam sposób. Po prostu wszystko nam wskazywało na to, że Gai poświęca swoje życie, żeby w miarę swoich możliwości zakończyć tę wojnę jak najszybciej i zostaliśmy na to przygotowani oraz napięcie było budowane przez jakiś czas. Nie będę oszukiwał, nie pamiętam dokładnie, jak się czułem, gdy wtedy otworzył ósmą bramę, choć domyślam się, że siedziałem z otwartą szczęką z wrażenia przed ekranem, ale dziś to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Ten cały hype, próba pokazania, czym jest życie i że czasem trzeba się poświęcić, został po prostu wyrzucony do kosza po tym, jak Naruto sobie przyszedł i po prostu zapobiegł jego śmierci. Śmiałbym powiedzieć, że to identyczna sytuacja jak w przypadku Gary, czyli lubię tych bohaterów, sprawia mi radość oglądanie ich, ale to, jak ich życie zostało przedłużone, wykonano bardzo słabo, po prostu psując cały punkt kulminacyjny, który był tak naprawdę epicki. Podsumowując, pewnie kilka osób zauważyło, że część z opisów, które tutaj przedstawiłem z dobrych przykładów śmierci, pasuje też do tych, które określiłem jako złe śmierci. Takim przykładem może być chociażby wskrzeszenie Kakashiego, które uznałem za dobre, a wskrzeszenie Gary, które uznałem za słabe zagranie. Powodem najczęściej jest to, jak zostało to nam przedstawione, jak to wszystko zostało zbudowane, czy było to jakimś zaskoczeniem, czy było po prostu uzasadnione. Tak jak mówiłem, to moja subiektywna opinia, nie musicie się z nią zgadzać, a wręcz zapraszam do komentarzy, gdzie możecie przedstawić swoje zdanie. Poza tym bądźmy szczerzy, kim ja jestem, żeby oceniać, czy jakaś śmierć w chińskiej bajce była dobra czy też zła? To tylko luźne przemyślenia, nie bierzcie ich za top 10 faktów o anime, które musisz znać i nie ma co się silić, aby szukać tu jakiejkolwiek logiki. Ale bez niepotrzebnego pierdzielenia, to już na tyle w tym filmiku. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!